Ulice Opola opustoszały, ale nawet podczas epidemii nie brakuje spacerowiczów z psami. Na całym świecie ludzie mają włochatych, łuskowatych i pierzastych pupili. Czy możemy od nich zarazić się koronawirusem? Czy też na niego chorują? Zaraz się tego dowiemy. Lekarz weterynarii Izabela Król, dzień dobry. Dzień dobry. Czy nasze pupile chorują na koronawirusa? Tak. Koty mają swojego indywidualnego wirusa, koronawirusa, który jest stwierdzany u nich od lat 50. W Polsce diagnozowany jest od 1992 roku. Jest to wirus, z którym kiedy kot ma kontakt, może przechorować, ale bardzo często powoduje przechorowania bezobjawowe. Jeżeli się raz taki wirus żyje w organizmie tego kota, w momencie kiedy spada odporność immunologiczna kota, on może się aktywować i wywoływać jednostkę chorobową, którą nazywamy wirusowe zapalenie otrzewnej. Jest to jednostka niebezpieczna dla kotów, przebiegająca bardzo ostro, ale jednocześnie chciałam zaznaczyć, że nie mamy zbyt dużego odsetka kotów, u których jest to diagnozowane. Znaczna część hodowców, właścicieli kotów robi badania profilaktyczne, diagnozujące, określające ilość przeciwciał i wtedy się okazuje, że przeciwciała kot ma, ponieważ wolno chodzący kot miał gdzieś kontakt z koronawirusem i takie koty sobie żyją bardzo długo i nie jest powiedziane, że muszą zachorować. A czy możemy zarazić się od naszych pupili koronawirusem? U kotów, które są zdiagnozowane i które mają potwierdzony kontakt z koronawirusem, te koty nadal mieszkają ze swoimi właścicielami i ich nie zarażają. Nie zarażają też psów, z którymi mieszkają i nie zdarzyło się do tej pory, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że jest zarażony koronawirusem swojego pupila. W obliczu epidemii i pandemii strachu przytulanie, całowanie na przywitanie czy nawet zwykłe podanie ręki jest niewskazane, ale przytulanie naszych domowych zwierząt możemy uprawiać bez ograniczeń. To dobrze, bo dzięki temu może nie zapomnimy, jak to się robi. Dlatego, że nawet w tak trudnym momencie warto być dla siebie życzliwym, bo zagrożenie kiedyś minie, a to, jak będzie wyglądała rzeczywistość po epidemii, zależy tak naprawdę tylko od nas.